Siódma, dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka 7:09 jest Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa, witam panią redaktor. Panie ministrze, dlaczego sprzeciwiacie się jako Solidarna Polska zakazowi sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku? No myślę, że tak jak większość społeczeństwa staramy się zachować przede wszystkim jakiś racjonalizm w tych wszystkich działaniach dotyczących wielkiego tematu, który został nazwany Zielonym Ładem, ale w tym wypadku no, mamy do czynienia z prawdziwym powrotem do minionej przeszłości, bo cały ten pomysł wiąże się z tym, że generalnie zostaniemy pozbawieni dostępu do samochodów i z powrotem będziemy świadkami czegoś, co udało nam się z trudem pokonać, czyli w wielu miejscach wykluczenia komunikacyjnego. No, ten pomysł ograniczenia dostępu do samochodów osobowych jest po prostu czystym szaleństwem i nie ma nic wspólnego, a raczej bym powiedział, że nawet nie będzie służył ochronie klimatu, tak jak ideolodzy tutaj prezentują to stanowisko. A no właśnie, bo Unia Europejska, Parlament Europejski mówią, że to jest proekologiczne zachowanie i konieczne w tej najbliższej przyszłości. Te argumenty do was nie trafiają. Te argumenty nie trafiają, dlatego że jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie elementy tej akcji, która jest prowadzona na forum unijnym, to gdybyśmy policzyli, jakie efekty da ten wielki ciężar, który będzie nałożony na społeczeństwo, czyli wymiana samochodów, właściwie pod względem klimatycznym nie da nam nic, kompletnie. Specjaliści, którzy w tej chwili zaczynają to liczyć, doskonale sobie zdają z tego sprawę, że ilość energii potrzebna do załadowania tych wszystkich samochodów równa się obecnej emisji tych samochodów. Więc narażamy się na potężne perturbacje, wielkie konflikty i przede wszystkim wracamy w naszych polskich warunkach do sytuacji takiej, że znowu będziemy skazani, tak jak to w dyskusji w Parlamencie Europejskim też niektórzy europosłowie wskazywali, że skazujemy się na to, że przez długie, długie lata będziemy jeździli starymi samochodami, mającymi ponad 20 lat, samochodami, które no, trzeba będzie jak najdłużej utrzymać na rynku, bo nie stać nas będzie na nowego elektryka. To pociąga za sobą również poważne inne koszty. W tej chwili eksperci również wskazują, że będzie to oznaczało prawdziwą rewolucję na rynku ubezpieczeń. O ile dzisiaj ubezpieczenie samochodu OC, autokasko i szkody, które są spowodowane chociażby kolizjami drogowymi, wypadkami, są wyceniane przy takiej marce jak Audi na 40 tysięcy, to przy aucie elektrycznym taka szkoda jest wyceniana na minimum 120 tysięcy. Więc wszystko to przenosi się następnie na cenę ubezpieczeń samochodów, co automatycznie powoduje, że przy takich kosztach jest ograniczony dostęp do tych samochodów. Czyli mówiąc wprost, będzie to skutkowało wykluczeniem komunikacyjnym tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Mówimy o całej Unii Europejskiej, a tam w Unii są też takie państwa jak Bułgaria chociażby. A w Polsce jeszcze będą bardziej drastyczne skutki, dlatego że proszę pamiętać o tym, że w stosunku do chociażby dzisiaj dochodów obywateli Unii Europejskiej, powiedzmy sobie Francuzów, czy Luksemburczyków, czy Belgów, no jeszcze jesteśmy, jeszcze jeśli idzie o dochód na dalekim miejscu, więc ta dostępność komunikacyjna tutaj jest kluczowa. Myśmy przez lata o to walczyli, ponieważ dostępność komunikacyjna oznacza również dostępność do rynku pracy. Jeśli badania jeszcze 10 lat temu nasze Polski pokazywały, że w przypadku wykluczenia komunikacyjnego to ten powód był w 30% powodem bezrobocia ludzi w wielu miejscach, no to wrócimy do tego samego miejsca. Przez lata żeśmy z tym walczyli. W wielu obszarach, mówię tutaj zwłaszcza o prowincji, żeby ludzie mogli
dotrzeć do pracy. To był problem również i kobiet, które się z tym borykały. Dzisiaj proponuje się nam właśnie to rozwiązanie. Do tego dochodzi ogłaszanie stref tego zielonego transportu. Tak, zielonego transportu, wolnych od emisji. Więc to wszystko, jak razem połączymy, powoduje olbrzymie koszty. Przypominam również, od 2025 roku we wszystkich miastach powyżej 100 tysięcy złotych będzie wprowadzany obowiązek poruszania się tylko autobusami bezemisyjnymi. No przecież to jest szaleństwo. Wymiana tego taboru autobusowego będzie kosztowała w samej tylko Polsce 11 miliardów złotych. Takie mamy wyliczenia. Więc proszę zwrócić uwagę, jak szybko to postępuje i w wielu obszarach, na naszych oczach jest rozpisane właściwie na miesiące. Ta rewolucja dokonuje się naprawdę na naszych oczach. Często sobie nie zdajemy z tego sprawy, że obok w ciszy właśnie gdzieś tam brukselskich gabinetów rodzą się tego rodzaju pomysły. W przypadku bogatszych państw, to nie musi być wcale tak bolesne jak wobec państw, nazwijmy to, na dorobku. I od tych państw na dorobku wymaga się teraz, aby ograniczenia były takie same jak wobec tych państw bogatych. Tak, bo my niedawno nadrobiliśmy pewne zaległości po okresie komunizmu. Mówię tutaj o nowych państwach członkowskich. Próbujemy to nadrabiać i teraz proponuje nam się kolejną rewolucję, która wymaga wielkich wysiłków inwestycyjnych, bo żeby takie samochody mogły jeździć, to co 60 kilometrów powinniśmy mieć wzdłuż obecnie dzisiaj budowanych dróg w Polsce stacje ładowania. Stacje ładowania i to na wielu poziomach. Trudno sobie wyobrazić, jak mielibyśmy to zorganizować, jak miałaby wyglądać budowa sieci, żeby tego rodzaju stacje zaopatrzyć w prąd. Jak wielki to byłby wysiłek. My w Polsce dzisiaj na tysiąc kilometrów mamy po dwie stacje, gdzieś w Holandii w tej chwili jest 60, ale już nawet Niemcy mają z tym problem, więc bardzo sobie trudno wyobrazić, w jaki sposób w tak krótkim czasie miałby być zorganizowany przedstawiona cała gospodarka właśnie na samochody, które są tylko ładowane prądem elektrycznym. I nie wierzy pan, panie ministrze, że za 12 lat auta elektryczne będą w cenie tych z silnikami spalinowymi? Nie wierzę w to, dlatego że dzisiaj, jeśli już wiemy, że na rynku dostępność rzadkich metali, litu, kobaltu, na rynkach światowych wzrosła stukrotnie cena tych metali. Następnie ich dostępność, w jaki sposób te zasilanie tych samochodów w takim szybkim tempie miałoby się nagle dokonać. W tej chwili ja nie widzę takiej technologii. Oczywiście ona postępuje i gdyby na rynku stopniowo były wprowadzone te samochody, to pewnie za jakiś czas byśmy dochodzili do takiego rozwiązania, ale tak skokowo, jeśli Komisja Europejska chce to zrobić, to nic innego, tylko w ślad za tym musi głosić takie hasła, jak ograniczenie na przykład ilości samochodów, które mają się poruszać w wielkich miastach, bo w tym słynnym projekcie, którym uczestniczy również Warszawa, tam jest ściśle założenie, że liczba samochodów ma być ograniczona do 190 na 1000 osób. Dzisiaj to jest 600 samochodów, więc to wszystko zmierza w tym kierunku, aby zdusić niejako w całą gospodarkę europejską, również zatrzymać ten rozwój, który cały czas uważa się, że szkodzi klimatowi, a wszystko to jest wymierzone u podstaw człowieka.
Pani... Tutaj jestem elementem, który ma być ograniczany. Wywołał pan już kolejny temat, o którym chciałam porozmawiać, czyli o tych rekomendacjach Stowarzyszenia Dużych Miast. To są rekomendacje, to trzeba podkreślać, tak. W tym Warszawy. Tak. Między innymi 16 kg mięsa rocznie, 8 sztuk odzieży, docelowo 3 sztuki, 1 lot na 2 lata na osobę. Jak pan to ocenia? No, Polacy doskonale pamiętają, zwłaszcza ci starsi, czasy, kiedy mieli kartki, prawda? Natomiast ja sobie nie wyobrażam młodych ludzi, którzy dzisiaj często co roku zmieniają telefon, są na topie wielu marek i jeśli idzie o ubrania i właściwie co wiosnę poddajemy się różnym trendom mody. Co 2 lata przynajmniej zmieniamy laptop, a tutaj się mówi, że mamy go mieć przez 7 lat. Samochód zmieniamy, powiedzmy sobie, przynajmniej część społeczeństwa 5-10 lat, a tu się mówi, że przynajmniej 20 lat, że mamy nagle kupować 3 ubrania rocznie, że mamy tylko raz na 2 lata podróżować. No, to jest jakieś szaleństwo, które powoduje, że trudno będzie ludziom to zaakceptować, ale w wielu obszarach polityka jest tak formułowana, że w wielu sloganach o wolności zmusza nas się do takiego działania. Bo w ślad za tymi ograniczeniami żywnościowymi również idzie bardzo mocne uderzenie w rolnictwo. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To uderzenie w rolnictwo wiąże się z tym, że właściwie rolnikowi bardzo trudno będzie prowadzić produkcję, dlatego że na przykład każda krowa będzie miała swoją emisję. Każdy z nas będzie miał swoją emisję, limity emisyjne. Więc stąd te pomysły ograniczenia jedzenia mięsa, bo mówi się, że 1 miliard ludzi powinno przestać jeść jedzenie na świecie. No więc jeśli taka inżynieria społeczna jest nam serwowana, no to na końcu proszę się nie dziwić, że idą za tym rozwiązania takie jak tutaj, o których dzisiaj mówimy. Ale też faktem jest, że konsumujemy i wyrzucamy później na potęgę. Wspomniał pan chociaż o młodych ludziach, którzy podążają za wszelkimi trendami, co roku nowy telefon, bo się zmienia jakiś model. To też nie jest dobre. Myślę, że musimy rozróżniać dwie kwestie. Klimat i ekologię. Czyli to, co jest związane z oszczędzaniem, wyłączaniem, ograniczaniem konsumpcji i tak dalej, to są rzeczy, o których powinniśmy mówić, prawda? Bo jeśli ja dzisiaj na osiedlu idę na śmietnik i widzę, co tam się znajduje, to też mnie to przeraża, prawda? Ale generalnie mówmy o oszczędzaniu wody, prawda, oszczędzaniu jedzenia, tam gdzie to jest możliwe, ale nie możemy się godzić na tego rodzaju ograniczenia, które powodują, że de facto zmieniamy na końcu tak na dobrą sprawę zmieniamy całą strukturę społeczną, bo do tego to zmierza. Więc te ograniczenia doprowadzą do zupełnie nowych wzorców, na końcu których nie wiemy, co jest. To są rekomendacje. Myśli pan, że z czasem niektórzy będą próbowali zamienić to w prawo? Ja będąc w tej chwili w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w krótkim czasie przekonałem się, że to, co jeszcze rok temu wydawało się, że jest szalone, nagle staje się rzeczywistością, jest wprowadzane w życie. Jakub Wiech, dziennikarz, twierdzi, że prawica oddaje tematy klimatyczne, proekologiczne lewicy, mało w tej sprawie proponując. Zgadza się pan z tym? Myślę, że tak nie jest. Natomiast jest prawdą, że to lewica, nie tylko polska, ale i europejska, przypisała wszystkie tematy ekologiczne sobie i uważa, że tutaj jest jedyną, która proponuje rozwiązania. Jest to nieprawdziwa teza. To jakie rozwiązania proponuje chociażby prawica? Chcemy chronić ziemię, na której żyjemy. Chcemy, żeby była mniej zatruta, bardziej zdrowa.
przyjazna. I proponujemy to we wszystkich naszych działaniach. Jeśli dzisiaj mówimy o legislacji, która chociażby jest związana z czystym powietrzem, z retencją, z oszczędzaniem paliw, to pod tym wszystkim się generalnie podpisujemy. I nie ma tutaj niczego, co by nas bulwersowało. Natomiast próba regulowania wszystkich tych kwestii z poziomu Brukseli, tutaj bardzo dużo się w tym obszarze różnimy. No, nie wyobrażam sobie, że chociażby w tym obszarze, którym ja się zajmuję, że nagle Bruksela ma o wszystkich tych elementach chociażby gospodarki leśnej decydować, bo doprowadzi nas to do katastrofy. No właśnie, dlaczego wspólna polityka leśna prowadzona przez Unię Europejską to jest zły pomysł i jakie to miałoby konsekwencje dla polskiej gospodarki leśnej? Dlatego, że mamy strukturę lasów taką, która jest wyjątkową w Europie, czyli 80% lasów państwowych. I na gruntach tych lasów chce się prowadzić działania, które przeczą tak zwanej zrównoważonej gospodarce leśnej. Mówimy o tym, że nasz las w Polsce, mimo iż prowadzimy te funkcje gospodarcze, czyli pozyskujemy drewno, pełni przez wiele, wiele lat funkcje społeczne i te przyrodnicze. Ja przypomnę, że przez 100 lat, odkąd powstały lasy państwowe, w Polsce nie zginął ani jeden gatunek. Wręcz przeciwnie, wszystko to odbudowaliśmy, mimo że przeszliśmy dwie wojny światowe i komunizm. Zwiększyliśmy lesistość, potrafiliśmy sobie poradzić z wieloma również i tymi wezwaniami klimatycznymi w obszarze lasów, jak wymieranie, huragany różnego rodzaju. Robimy to na bieżąco. Natomiast jeśli administracyjnie ktoś będzie chciał kierować lasami z pozycji Brukseli, to będziemy mieli efekty takie, że na przykład będziemy mieli wielkoobszarowe zamieranie lasów, dlatego tylko, że takie działania się proponuje chociażby z tego poziomu unijnego. Zupełnie inaczej las funkcjonuje we Francji, ale jeszcze inaczej we Włoszech, a jeszcze inaczej w Polsce czy Szwecji. I my o tym mówimy, że nie da się ujednolicić kierowania tymi lasami, bo każdy region Europy, każdy kraj ma swoje doświadczenia i swoją specyfikę. Europejski Zielony Ład zakłada objęcie 10% powierzchni ochroną ścisłą i to będzie miało też znaczenie dla gospodarki leśnej. No, objęcie 10% powierzchni kraju w ochroną ścisłą oznacza de facto w Polsce wyłączenie z użytkowania 1/3 lasów. Bo gdzież to 10% będzie, na jakich obszarach usytuowane? Nie na gruntach prywatnych, tylko na gruntach państwowych. Więc musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to 10% dokładnie będzie oznaczało 1/3 powierzchni lasów wyłączonych z użytkowania. No to oznacza potężne straty gospodarcze, ale my zwracamy również uwagę, że będą to potężne straty przyrodnicze, ponieważ bez aktywności człowieka również z roku na rok obserwujemy, i to jest udowodnione naukowo, obserwujemy straty w bioróżnorodności, bo tam, gdzie nie ma aktywności człowieka, giną również gatunki, które są charakterystyczne dla danego regionu. Ale te gospodarcze będą bardzo bolesne, bo to w Polsce by oznaczało upadek w tej sytuacji 40% różnego rodzaju zakładów dzisiaj trudniących się czy zajmujących się będących w branży drzewnej i de facto oznaczałoby utratę przez Polskę tej sztandarowej marki, jaką są nasze meble w eksporcie. Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka był gościem poranka 7:09. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam państwa. 7:09. Gość poranka.